To dlatego myślę, że najlepsze jest takie po 90 minut, jak się gra, dopingować drużynę. I po 90 minutach, jeżeli se coś nie spodobalo, my tam přijdeme i môžou nám cokoliv povědět. I nepěkné slova. Od tego je kibic, aby byl pozitivně kritičný dla nás. Kibice jsou bardzo vážné. A jednak cíl máme wspólny. I czy oni chcą nám pomagać, to my z tego bardzo cieszymy. Na pewno presja jest, ale presja jest różne takie formy tej presji. I na pewno zawsze ta najważniejsza to presja wyniku. I właśnie pod względem tego, by nie zależy jak ty grasz, w jaki futbol, czy wynik jest, to wszystkie te dodatkowe presje, oni spadają. Dlatego to jest wynik. I po prostu to jedyne, może największe, z czym możesz powalczyć konkretnie na boisku. To na pewno się różni. Ja mogę powiedzieć, że miałem jakieś sytuacje, że grałem i jakoby o pierwsze, nie powiem tak o pierwsze miejsce, ale na górze. I wiem w ostatnim roku, jak grało się tutaj lub jeszcze w poprzednim latach w Lubinie o spadek. I sytuacja odnośnie presji jest całkowicie inaczej. Jak grasz o jakieś w czelówce tabeli, to jest taka presja, powiem taka bardzo pozytywna, bo wygrywasz mecze i czasami nie musisz grać ani na tyle dobrze i wiesz, że tego meczu na atmosferze wygrasz, bo tak czasami jest. A jak jesteś na samym końcu tabeli, to jest inaczej, bo tam masz styl, ci coś gada, że ty musisz punktować, nie? W tym meczu i to jest trochę ta różnica, no. A to jest, jak gadaliśmy o tej presji, tam jest od tego, na tyle si tu presję przypuszczasz, nie? Jeżeli tu presję si nie przypuszczasz tyle, to o tym tyle nie myślisz, ale jeżeli ta presja jest ze wszystkich stron i ktoś nie jest taki, ani psychicznie jakoby mocny, to tu presję znasza gorzej, nie? I może na niego wpływać negatywnie w takiej sytuacji, gdy się gra o utrzymanie. No prawdopodobnie może być ten strach popełnienia błędu, jest po prostu mniejszy, kiedy jesteś tam na górze. Dlatego każdy błąd, kiedy ty walczysz o utrzymanie, to przybliża ciebie po prostu k spadku. To znaczy, no, żadny piłkarz tego na pewno nie chce. Ja myślę, to jest ta, może taka mniejsza różnica, większa różnica w tych dwóch presjach. No, na pewno nigdy nie chcesz przegrywać, to jest najważniejsze. Bardzo ważne są powód tej presji, są wyniki. Z tym mu dam za prawdę na pewno. Ale też jest presja, jak te wyniki nie są, nie? I potrzeba sobie radzić i w takiej sytuacji. Piłkarskie życie nie jest tylko o dobrych wynikach, jest i o słabszych wynikach. I za siebie mogę powiedzieć, że jak byłem młodszy, to bardzo się martwiłem, jeżeli coś nie wychodziło nie tak. Ale czym jestem starszy i jestem doświadczeniejszy piłkarzem, to trochę radzim z tą presją lepiej. Na pewno powodem tego jest też rodzina, jak jestem w domu, dzieci, że człowiek nie myśli tylko o piłce. Czym jest człowiek doświadczeniejszym piłkarzem, tym tę presję znasza lepiej, nie? Tak jest z mojego względu i na pewno tak ma i Kosty, bo już przeżył, grał dużo ciężkich meczów i wie, że wszystko nie jest, tylko presja jest ze wszystkich stron, nie? Jak może być od żurnalistów, od trenerów wymagających, ze wszystkiego. A za pierwszym robisz presję i sam na siebie, jako piłkarz, jeżeli ci coś nie wychodzi. I myślę, że to jest taka najważniejsza presja, nie? Jeżeli te okolice są ważne, ale myślę, że nie są tak ważne. Najważniejszy presję robi sam piłkarz na siebie, nie? Jeżeli chce czegoś osiągnąć
danym sezonie lub w karierze, to musi stawiać sobie cele. To, co Michał powiedział, ta presja z swojej strony. Musisz na tyle wyważyć tą presję, aby ona wpływała na ciebie pozytywnie. Tej negatywnej presji z różnych stron będzie bardzo dużo zawsze. I kiedy ty zaczniesz sam siebie w głowie zabijać tej presji negatywnej, to może powodować jakieś problemy na boisku. Czy ty cały czas będziesz nastawiony na dobrze i będziesz konstruktywną krytykę przyjął do siebie, to z tym, no to jest ważne. Da ty zawsze w swojej głowie musisz więc mniej zostać spokojnym do wszystkiego, do piłki nożnej wszystko zdarzy. Dlatego, jak Michał powiedział, rodzina to jedno z najważniejszych tych źródeł tej pozytywnej energii, która pomaga z tej presji walczyć. W takiej ciężkiej sytuacji więc mniej zawsze zespół zostaje sam sobą. I czym gorsze wyniki, tym mniej tych ludzi, którzy cię będą wspierali. Na pewno każdy będzie negatywnie nastawiony i to jest ten moment, kiedy zespół powinien pokazać dane z zespołem i przebić to ścianę i po prostu wyjść na nowy poziom. Do każdego, więc mniej do każdej porażki są jakieś warunki, które po prostu trzeba zrozumieć i później wyeliminować. To czasami rzadko, że zdarzają przegrane mecze i z nic. Zawsze coś za tym stoi. Tak jak za wygranym. Tak, jak eliminować tę negatywną presję? Ja za tych parę lat już się nauczył tak, że jak byłem młody, to czytałem wszystkie fora, dyskusje, denniki po meczach i w jakim wieku, jak miałem 24-25, to przestałem robić i pomogło mi to, nie? Jak nie wychodziło tak, to się nie skupiasz na ludzi okolo, a tylko skupiasz się na sobie i na drużynie. I myślę, że w tym momencie, jak nie wychodzi, jest duża ta negatywna presja, to jest najważniejsza rzecz. I myślę, że się koncentrujesz tylko na sobie i na drużynę i nie koncentrujesz się na rzeczy okolo, bo ty ci w końcu w ogóle nie pomożą. Ty cię możesz tylko negatywnie pomóc, negatywnie oddać to na tym boisku. Także tak od jakiegoś czasu ja radzę z taką negatywną presją. Bardzo ważne jest, żeby drużyna stała razem, a jak jest ta negatywna presja, też jest ważne znaleźć jakieś rozluźnienie w tej kabinie, bo cały czas tylko, żeby ktoś pod presją, że musisz wygrać, to jest myślę ta najgorsza presja, którą możesz na sobie wytworzyć, nie? Ty w pierwszym rzędu musisz chcieć, nie? I to jest taki pierwszy warunek do tego, żeby się to udało w tym meczu zdobyć z tego zwycięstwa. I ja myślę, jak chcesz i oddasz ze sobie wszystko, to potem jest o tym, kto w tym meczu zrobi więcej blondów i o tym jest wynik. No tak, no czasami te ciężkie sytuacje robią zespół, niż po prostu wygrywanie. To są i jedno i drugie, to jest wyzwanie dla zespołu, wygrywać razem i przegrywać razem. I to właśnie, kiedy do tego zespół przyjdzie, to na pewno takich wpadków, kryzysów będzie cały czas mniej i z kryzysów będzie łatwiej wychodzić. No jednak staramy się, myślę, da zostawić to w szatni. Ja myślę, już z wiekiem w większości sytuacji jednak udaje się. Na pewno to no, rodzinie na tyle są wszyscy połączone z piłką i tak wiadomo, jak są i żona i dzieci, oni rozumieją, dzieci mniej, żona rozumie, jaka jest sytuacja i na pewno i ona wie, da nie jest to łatwo, po prostu i ona też nie robi tych dodatkowych rozmów o piłki nożnej, da wie po prostu, tego trzeba uniknąć w takiej sytuacji, ja myślę, no dlatego tu nic takiego, no, nie ma sensu siedzieć w domu i cały czas płakać, po prostu trzeba dalej pracować i za tydzień próbować znowu wygrać mecz. Jak powiedziałem, jak Kosty powiedział, to żony już żyją z nami paru lat, tak wiedzą, co może od nas oczekiwać, nie? I
Ja też próbuję nie nosić problemów z boiska do domu. Ale czasami żona na mnie rozpozna, że nie jestem we swojej skórze i próbuję zrobić paru pozytywnych rzeczy. Ale jak powiedziałem, od wtedy co mam córku, to jak na niej zobaczę, to od razu zapominam o pilce i to jest taka najlepsza dla mnie praca z presją. Jak sobie radzić z presją? W każdym człowieku to jest. No, normalnie czasami są lepsze sytuacje, czasami są gorsze. Każdy chce pożartować, rozróżnić i to nie znaczy, że my nic nie robimy dlatego, żeby wynik był osiągnięty i po prostu, no, jak każdy filmik można zrobić w jednym lub w drugim kierunku. Może zrobić tak, że my nic nie robimy i cały czas tylko żartujemy i pijemy kawę. Odwrotnie można zrobić, że my tylko pracujemy. Nie, nasze życie jest takie połączone, to jest kombinacja jedno z drugim, po prostu każdy z nas rozumie, co jest najważniejsze w tym momencie i każdy, który wychodzi na trening w tym momencie, wie, że godzinę i pół trzeba popracować na 100%, dać od siebie wszystko. Później masz czas na odpoczynek i znowu wiesz, że za kilka czasu znowu wracasz na boisko i znowu powinien dać od siebie 100%. I właśnie tak to się dzieje w piłce. Ja powiem tak za siebie, że ja nie jestem jakimś dużym rzecznikiem, nigdy w życiu nie byłem. A taka moja podstawa jest to, żebych pokazał, říkam, z tą 100% pracą na treningach lub w meczach. Ale jak jest okazja, na pewno komuś z jakimś młodym pogadać, to na pewno mu coś chcę oddać, nie? Do tej kariery i w ogóle z tym nie mam problemów. Nie? Ale jak powiedziałem, nie jestem jakimś dużym rzecznikiem, tak to robię takim stylem. No. Właśnie tu ja zgadzam, to jest właśnie najważniejsze pokazać nie tylko, że jest mecz ważny. Ważny i jeszcze dodatkowo dla nich na pewno ważny każdy trening. I oni i młodym piłkarzom trzeba jak najwcześniej wytłumaczyć to, że każdy trening oni mogą robić następny postęp w swojej karierze. Nie tylko w meczach. I doskonalić swoje aduty do poziomu najlepszego. Po prostu tak na każdym treningu i ja i Michał próbujemy po prostu trenować tak, jakby chcieli, żeby oni trenowali. Tak, z takim odnosem do tej pracy. Ja myślę tak, no pogadać, zawsze jesteśmy przygotowani do dyspozycji, ale nie tak, że komuś coś narzucamy cały czas, że tak to potrzebne. Oni też pozbierają to doświadczenie swojej kariery i na pewno po prostu no, od nich zależy, jak oni z tego skorzystają po prostu. Przed meczem te emocje są troszeczkę idą na górę, dlatego że ty jesteś w oczekiwaniu następnej szansy pokazać, że jesteś lepszy niż był tydzień temu i po prostu i ty chcesz to zrobić. Nie za każdym razem to udaje się, a jednak, no, jednak każdy piłkarz żyje dlatego, żeby grać mecze. Nie dlatego, żeby trenować, aby grać mecze. I to jest ten. Każdy tydzień mamy taki mały praznik, może powiedzieć, i chcesz go spędzić jak najlepiej. Tak, na pewno. Już od tego ostatniego meczu rozpoczyna właśnie przygotowanie na mecz, do następnego meczu. Ale ta największa presja, jeżeli mam osobiście gadać za siebie, jest u mnie tylko w dniu meczu. Jako cały czas się przygotowujesz na to spotkanie, które się gra, jeżeli teraz liczymy ten okres, co ty powiedziałeś. Od poniedziałku trenujesz, w sobotę grasz. To czujesz jakąś minimalną presję, że coś będzie w sobotę, ale nie przypuszczasz się ją. Puszczasz się ją, aż jesteś na tym hotelu, jakoby na tym zgrupowaniu przed meczem. Tam już jest taka presja, dobrze, musimy się dobrze wyspać. To jest bardzo ważne przed meczem. I dla mnie takie jak jestem spokojny na hotelu jeszcze, ale jak przyjeżdżamy na stadion, tak takie czuję już taki malutki stres, który ci powoduje się bardzo dobrze skoncentrować na ten mecz. Kiedy to utrzymanie będzie zapełnione? I to ten moment. Teraz nie możemy być zadowoleni z jednego wygranego meczu. Jednak ten cel jest globalny i po prostu no,
ważne będzie to, gdzie my będziemy po ostatniej kolejce. No, mamy nadzieję, że przedtem już możemy sobie zapewnić to utrzymanie, mamy dlatego wszystkie możliwości i myślę, damy sobie radę. Tak, co ja mogę dać do doświadczenia powiedzieć, tak rok temu to był po dużo presu, graliśmy mecz z Wisłą Płock i jak się nam to zdarzyło, utrzymaliśmy się, to wiem, że całkowicie inna atmosfera była na meczu w Krakowie. Jak graliśmy na Krakowie, gdy był ostatni mecz, ale wiedzieliśmy, że już jesteśmy utrzymani, to było widać, że drużyna jest całkowicie rozluźniona i cieszy się na ten mecz z innej strony. Chciała go wygrać, ale było widać luz w tej drużynie i jak Kosti powiedział, tylko jak jest to 100% pewne, że jesteś utrzymany, w tym momencie kończy presja. To nie znaczy, że kończy praca, ale taková ta presja wyniku w tym momencie kończy. I tylko chcesz wygrać tego meczu, a obojętnie, jeżeli grasz za punkty, za pieniądze, obojętnie, tylko chcesz wygrać dla radości tego meczu. Ta presja na pewno w tej kabinie była. I coś inaczej go było w tym ostatnim meczu na Krakowie, jak już wszystko było na 100% poukładane. Trzeba być świadomym, że w tej sytuacji, że nie tylko my mamy presję na sobie, jeszcze kilku zespołów mają taką samą sytuację. Dlatego ten zespół, który lepiej poradzi z tej presji, po prostu zostanie w lidze. To jest tak. I, no, zrobiłem wszystko, żeby ten zespół na pewno był piast. My to czujemy od tego, że ten większy interes strony jednej, drugiej, trzeciej. Dla nas my mamy tak cel globalny, który trzeba nam udowodnić i skończyć. I ja rozumiem, że derby z Górnikiem dla kibica jest bardzo ważne. A czy my wygramy z Górnikiem i spadniemy z ligi, to nikt z tych nie wspomni, że ty wygrał z Górnikiem. I to jest ta różnica, którą my musimy być skoncentrowani na każdy mecz. I w tej chwili uniknięcia tego spadku. I to jest najważniejszy cel, który trzeba ruszyć w tym momencie. W jaki sposób, czy my wygramy wszyscy mecze, czy nie wiem, to teraz to już nie jest tak ważne. Tak, z tym się zgadzam, tak też jak powiedział Kosty. Derby jest ważne dla ludzi w okolicy. Na pewno ty wiesz, że jest jakieś derby i idziesz do tego meczu z powodu, że to jest derby. Ale myślę, 3 punkty mają wartość takie same jak z innego meczu i myślę, my jako piłkarzy, my nie możemy robić różnicy, nie, w tym meczu, bo nikt nie da za derby 6 punktów. Jakby tak było, to na pewno i dla nas jest jakaś ekstra motywacja, ale jest tak samo i musisz patrzeć na każdy mecz tak samo, bo chcesz go wygrać. Na pewno nie w każdym meczu się to uda, ale robisz dlatego wszystko, aby tak było. Trzeba jest to z tego regionu i wiedzą, że dla tych ludzi to coś znaczy. To wiesz o tym i chcesz im zrobić radość, ale tylko to, bo jak już powiedziałem, 3 punkty chcesz tak i tak z każdego meczu. A tylko taką dodatkową radość tym ludziom, że jeżeli wygrasz ten mecz, im chcesz zrobić. Czasami chcę zobaczyć i usłyszeć, co się dzieje po prostu w głowach i ludzi. Czy znaleźć ten moment tej krytyki takiej konstruktywnej, nie po prostu jakieś obrażeń i takich rzeczy. No, to jak ja zawsze mówię, kibice są bardzo ważne, a jednak cel mamy wspólny i czy oni chcą nam pomagać, to my z tego bardzo cieszymy. Czy oni nie będą nam pomogli, my i tak musimy ten cel osiągnąć sami. I to jest to, że za każdym razem, w każdej sytuacji my musimy być razem. I to tylko tak te cele się osiągają się. No. Po prostu. Tylko w taki sposób. No. Jak już potem po tych meczach, mnie by się bardzo spodobało, bo już tak w paru klubach miałem, że na pewno kibice mają rację, mogą ci powiedzieć cokolwiek, ale wolałbym, jakby to było po meczu. W trakcie meczu, bo są piłkarze, którzy to odbierają do siebie, nie? Są piłkarze, którym to w ogóle nie przeszkadza. A ja bym wolał, żeby 90 minut był
pełny doping, bo chcemy wygrać tego meczu jak kibice, tak my. A po meczu, jak się im coś nie podoba, my tam pójdziemy, a mogą nam cokolwiek powiedzieć. Mają na to rację. I tak bych wolił, i takie nieprzyjemne jakieś rozmowy może być, ale po meczu. W trakcie meczu nam to na pewno nie pomoże. I říkám, nejważniejsi, oni są dla nas bardzo ważni. Jak nas dopingują, oni nam bardzo wspomagają. I jeżeli tam są jakieś negacje w trakcie meczu, to na pewno nam nie pomoże. Jeżeli to jest po meczu, to jest spokojnie. Mają na to prawa, mogą nam powiedzieć cokolwiek, my tam podchodzimy i będziemy na to przygotowani. To dlatego myślę, że najlepsze jest takie po 90 minut, jak się gra, dopingować drużynę. I po 90 minutach, jeżeli się coś nie spodobało, my tam przyjdziemy i mogą nam cokolwiek powiedzieć. I niepiękne słowa. Od tego jest kibic, aby był pozytywnie krytyczny dla nas.